gdzieś na chwilę znikną, więc przypada mi niewątpliwa przyjemność i zaszczyt, żeby powitać i przedstawić Państwu pana profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, wybitnego fizyka, członka Polskiej Akademii Nauk i wielu innych towarzystw naukowych, znakomitego popularyzatora fizyki i nauk przyległych. Bardzo proszę, panie profesorze. Do wielkich sal, w których mówiłem, bez mikrofonu, więc myślę, że Państwo będą słyszeli to, co mam zamiar powiedzieć. Ja już chciałem usiąść, żeby się schować, bo to, co profesor Mansfield powiedział o mnie, to ja nie poznawałem, czy to o mnie, czy o kimś innym jest. No ale do rzeczy. Otóż, proszę Państwa, o Marii Skłodowskiej-Curie to prawie wszyscy w Polsce wszystko wiedzą, to wiadomo, prawda, bo przecież jest warszawianką z urodzenia, no i mnóstwo książek było o niej. I rok Marii Skłodowskiej-Curie mamy. A ja chciałbym teraz opowiedzieć Państwu o pewnym aspekcie tylko życia Marii Skłodowskiej-Curie, który powoduje, że to jest bardzo wielka uczona. Wielki człowiek, wielka uczona. I dlatego ten wykład zatytułowałem Wielkość Marii Skłodowskiej-Curie. Nie będę mówił o wszystkich aspektach jej życia i działalności, ale tylko o tych, które o tym świadczą. I mam nadzieję przekonać Państwa przez tę godzinę, powiedzmy, że to była rzeczywiście jedna z najwybitniejszych uczonych wszystkich czasów. No ale zacznijmy od początku. Mianowicie wszyscy pewnie wiedzą, gdzie się urodziła. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś przyjechał tu, prawda, i nie widział tego domu, gdyby ktoś przyjechał spoza Warszawy, no to przypominam, że urodziła się w 1867 roku, 7 listopada, w domu przy ulicy Freta 16. Tu jest ten dom. Ona się urodziła nie od frontu, tylko w oficynie, która już w tej chwili nie istnieje. No, jest tablica pamiątkowa oczywiście, która mówi o tym, że tam się urodziła ta wielka uczona. No właśnie, ale to jest jeden aspekt sprawy, ponieważ widzę na sali młode osoby, a w tej chwili już, prawda, w szkołach przestaną uczyć właściwie historii, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, w jakich warunkach urodziła się Maria Skłodowska-Curie w 1867 roku. Mianowicie Polski wtedy nie było. Tak wyglądała Europa w tym momencie, kiedy urodziła się Maria Skłodowska-Curie. Znaczy Warszawa, która była jej miejscem urodzenia, była częścią carstwa, cesarstwa Rosji. Więc Maria Skłodowska-Curie urodziła się w okupowanej części, prawda, Polski, była wobec tego obywatelką Rosji, miała paszport rosyjski, no i z tego wynikały dla ludzi żyjących wtedy w Polsce, w Warszawie, określone wnioski, mianowicie rusyfikacja. I Maria Skłodowska-Curie, która musiała chodzić do szkoły w Warszawie, bo chodziła do szkoły w Warszawie, musiała pilnie uważać, żeby nie używać języka polskiego, ponieważ w szkole językiem nauczania był język rosyjski, a za używanie języka polskiego groziły wielkie kary. No niemniej jednak ona była świetną uczennicą i bardzo szybko pokazała swoje nieprzeciętne zdolności. To tylko dla przypomnienia dla tych osób, które nie pamiętają o tym, że w 1867 roku Polska jeszcze nie istniała. Otóż ważnym elementem życia Marii Skłodowskiej-Curie było jej rodzeństwo, a zwłaszcza jej starsza o 2 lata siostra Bronisława, popularnie zwana Bronią. Otóż to jest zdjęcie obu sióstr, Bronisławy starszej i Marii w 1886 roku. A ta związek między siostrami był o tyle istotny, że po zakończeniu gimnazjum Maria Skłodowska-Curie, jak zresztą jej siostra Bronia także, rozglądała się za tym, co dalej robić. Marzyły obie panie o studiach uniwersyteckich, ale rosyjski uniwersytet, cesarski uniwersytet warszawski mieszczący się w Warszawie, uczelnia rosyjska, nie przyjmował kobiet. Więc jedynym rozwiązaniem było
był wyjazd gdzie indziej. No i zdecydowały obie dziewczyny, że pojadą do Paryża, ale na to trzeba było mieć pieniądze. No i w związku z tym zawarły pakt, że mianowicie najpierw pojedzie do Paryża starsza, ona chciała studiować medycynę, a Maria będzie pracowała w Polsce i przesyłała jej pieniądze na utrzymanie. A potem, kiedy już Bronisława, czyli Bronia, osiądzie w Paryżu i jakoś się ustatkuje, prawda, będzie miała może własne pieniądze, to potem z kolei zaprosi Marię tam, która chciała studiować nauki ścisłe. I tak się stało. Tak się rzeczywiście stało. No i teraz przechodzę już do przypomnienia Państwu najważniejszych dat z wczesnej działalności, z wczesnego życia Marii Skłodowskiej-Curie. Po pierwsze, w 1883 roku ukończyła gimnazjum w Warszawie, rosyjskie gimnazjum z rosyjskim językiem wykładowym, ale ukończyła jako pierwsza uczennica z pierwszą lokatą, z najlepszymi stopniami. No i potem normalnie, co takie w normalnych warunkach takie osoby robią, no idą na studia natychmiast, no ale był pakt, wobec tego ona musiała zacząć pracować. Notabene, jeżeli Państwo pamiętają jeszcze, w którym roku się urodziła, że to był rok 1867, ona jeszcze nie miała 16 lat skończonych wtedy, kiedy ukończyła gimnazjum, a już była najlepszą uczennicą, opanowała już wtedy zupełnie nieźle francuski, jak pisze, niemiecki, no i musiała znać rosyjski oczywiście. A potem już, ale już w Paryżu nauczyła się jeszcze angielskiego, także była biegłą w kilku językach. W 1891 roku, ja wrócę do tej przerwy jeszcze, co tu się działo później, warunki były już takie, że Bronia wyszła za mąż za Polaka, lekarza mieszkającego w Paryżu, no i wtedy już były warunki, żeby Marię zaprosić tam na studia, pokryć jej utrzymanie. Proszę zwrócić uwagę, że to była bardzo długa przerwa. 883-891 to było w sumie 8 lat straconych wskutek no, istniejących warunków tutaj. No ale Maria Skłodowska-Curie wyjechała do Paryża, miała paszport rosyjski, bo innego nie miała, więc wyjechała jako obywatelka rosyjska oczywiście. Zorientowawszy się na miejscu, że przygotowanie, jakie miała z gimnazjum warszawskiego, chociaż oczywiście próbowała uzupełniać na własną rękę, okazało się jednak bardzo małe, niewystarczające do tego, co mieli jej rówieśnicy studiujący wtedy na Wydziale Nauk Ścisłych Sorbony, więc ona musiała dołożyć ogromnego wysiłku, ale ten wysiłek się opłacił, to niesłychanie zdolna osoba. Dlatego, że już po 2 latach, mając ogromne zapóźnienie na starcie, otrzymała pierwszy licencjat nauk fizycznych z pierwszą lokatą. Z pierwszą lokatą. To było niezwykłe zupełnie osiągnięcie dla człowieka przestawionego w obce warunki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A w roku następnym, 28 lipca, otrzymuje licencjat nauk matematycznych z 2. lokatą. No i potem jest historia poznania Piotra Curie, zresztą w polskiej rodzinie profesora Wierusza Kowalskiego, miłość i 6 lipca 1895 roku zawiera małżeństwo z Pierrem Curie, wówczas już dość znanym uczonym francuskim i przez małżeństwo nabywa obywatelstwo francuskie. W związku z tym od tego momentu jest obywatelką już nie Rosji, tylko Francji i może podróżować po Europie jako Francuzka. To miało bardzo poważne konsekwencje, dlatego że to oznaczało, że ona zdecydowała pozostać we Francji, no w każdym razie, dopóki jakaś sytuacja nie zmieni się w sposób drastyczny, no bo cóż, wracać do Warszawy, chociaż cała rodzina jej została, było zupełnie niepotrzebne, niemożliwe właściwie, no bo cóż miałaby robić w tej Warszawie, skoro tam kobiet w ogóle nie widziano w tych sferach. W związku z tym zdecydowała przez to małżeństwo, że zostanie we Francji. Piotr Curie nie był profesorem Sorbony, on był wykładowcą w miejskiej szkole fizyki i chemii w Paryżu. I w hierarchii uczonych francuskich zajmował dość niską pozycję, o czym jeszcze będzie mowa na końcu mojego wystąpienia, no ale był znanym uczonym na swoje osiągnięcia. Maria Skłodowska-Curie na początku nie miała żadnego zajęcia, uczyła się pilnie i w rezultacie
w 896 roku, 15 sierpnia, zdała konkursowy egzamin nauczycielski, który umożliwiał jej w przyszłości ewentualnie wykładanie w szkole dla dziewcząt. Tak, we Francji też istniały pewne takie odosobnienia. No i rozpoczyna wtedy, ponieważ nie przelewało się z finansami, rozpoczyna wtedy pierwsze swoje badania naukowe, mianowicie badania właściwości magnetycznych stali, hartowanej stali. To było na zlecenie przemysłu. No i w ten sposób zarobiła trochę pieniędzy, miała zarobić trochę pieniędzy. Tak wyglądał początek tych dat. Tu jeszcze o wielkości Marii Skłodowskiej-Curie możemy wnosić co najwyżej z tych dat i z tego, że wszędzie osiągała pierwszą lub co najwyżej drugą lokatę, będąc rzuconą na głęboką wodę bez specjalnej wprawy w pływaniu w tej wodzie. Otóż, proszę Państwa, pierwsza opublikowana naukowa praca Marii Skłodowskiej-Curie ukazała się w grudniu 1897 roku, to jest tytuł tej pracy wycięty, ukazała się w tak zwanym Compte Rendu, to jest pismo Akademii Nauk w Paryżu, gdzie ciekawsze prace wykonane we Francji były przedstawiane, referowane oczywiście przez członków Akademii. W tym wypadku tym członkiem Akademii, który przedstawił tę pracę, był niejaki Messier Potier. Nie miał związku z tymi badaniami, ale był akademikiem, no więc uznał, że tę pracę warto przedstawić. I w związku z tym ta praca została wydrukowana. I to była pierwsza praca naukowa wydrukowana Marii Skłodowskiej-Curie. Tak wyglądała początek kariery. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do zasadniczej części. To był na razie tylko i wyłącznie wstęp. Do zasadniczej części mojego przedstawienia, mianowicie to będzie część zatytułowana Od promieni X do polonu i radu. Ponieważ nie wiem, jakie jest Państwa przygotowanie w sensie obiegłości w naukach ścisłych, w naukach fizycznych, więc na wszelki wypadek przypomnę parę rzeczy, które może nie na wszystkich będą oczywiste. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że na początku były promienie X i odkrycie promieni X było dokonane przypadkiem zupełnie. Rentgen zajmował się zupełnie czym innym, badał wyładowania elektryczne w gazach rozrzedzonych, miał tam różne przyrządy na swoim stole laboratoryjnym, miał gdzieś obok w kącie leżący taki ekran, tak zwany ekran fosforencyjny, który miał te własności, że jeżeli tam pada na niego światło, to on świeci, prawda? No i takie ekrany normalnie były w pracowniach wtedy. Nikt się tym specjalnie nie przejmował, ale rentgen przypadkiem, robiąc te wyładowania w gazach, prawda, odwrócił się i zobaczył, że ten ekran świeci, chociaż tam nic na niego nie miało prawa padać, bo jeszcze miało tego, że światło nie padało, żadne, ale on jeszcze był papierem takim odsłonięty od tej rury, na którą on badał. Więc on był całkowicie wolny, w wolnej przestrzeni. No i potem okazało się, że jednak tam do niego dochodzi jakieś bardzo przenikliwe promieniowanie, którego natura była nieznana. Dlatego rentgen nazwał to promieniami X, od X niewiadome. Zrobił od razu, zauważył, że to przenika to promieniowanie przez tkanki miękkie na przykład. To jest ta słynna fotografia zrobiona rentgena ręki jego żony z łączką ślubną. No i opublikował to wywołało wielką sensację. Otóż, proszę Państwa, i teraz to może być nie dla wszystkich jasne i o tym właśnie chcę powiedzieć, odkrycie promieniotwórczości, która stała się głównym celem badań Marii Skłodowskiej-Curie, było przypadkową konsekwencją odkrycia promieni X, zupełnie przypadkowo. To był zbieg różnych przypadków. Pierwszy przypadek, prawda, że rentgen odkrył to promieniowanie, wtedy w całej Europie kilkudziesięciu badaczy robiło podobne doświadczenia jak rentgen, tylko nikomu nie przyszło do głowy, żeby się odwrócić, prawda? I zobaczyć, co z tym ekranem, na który nic nie padało. Więc rentgen to zrobił. Pojawiły się karykatury, prawda, takie o rentgena, jak tutaj bardzo ładna karykatura, prawda, wykładowcy, który jego cały kręgosłup widać. Otóż jak to teraz z tym przypadkiem jest? Rentgen ogłosił o tym swoim odkryciu w samym końcu grudnia 895 roku. No i oczywiście wieść się rozeszła do różnych ośrodków uniwersyteckich, do Akademii Nauk i tak dalej. Przepraszam bardzo, ale jeszcze tutaj muszę wrócić do jednego.